Na początku tego kazania chciałbym podzielić się pewnym doświadczeniem, dla mnie dosyć trudnym swego czasu. W każdym razie, byłem kiedyś na pewnym zjeździe, nie będę mówił ani kiedy, ani gdzie, żeby to no, w pewnych ramach tajemnicy było. W każdym razie był wieczór, bo to był zjazd trzydniowy, był już wieczór i w zasadzie wszyscy uczestnicy spali w zborze, prawda? W domu modlitwy, na sali nabożeństw, prawda? No, tam nie było innych warunków, więc wszyscy spali na sali nabożeństw i wyobraźcie sobie, że tam i chłopaki, i dziewczyny, wszyscy, prawda? Wszyscy. No i była już godzina 22, 23, coś takiego. Ja wtedy miałem, no bardzo taki, chciałem być konsekwentny w tym, żeby jednak o konkretnej porze chodzić spać, żeby wcześniej wstać, żeby mieć jeszcze takie osobiste nabożeństwo z Panem Jezusem. Było to dla mnie bardzo ważne. I dlatego nie lubiłem, jak ta godzina gdzieś tam była łamana i szedłem później spać i wiecie. A tam 23, a tam zabawa w najlepsze, prawda? Ktoś tam w karty gra, śmieją się, prawda? Jakieś, widzę, że gdzieś tam chłopak z dziewczyną w jednym śpiworze śpią. To był początek jakby mojej drogi. I wiecie, to był dla mnie taki szok, prawda? Gdzie ja jestem, prawda? Gdzie ja jestem? W jakiejś jaskini zbójców. I wyobraźcie sobie, że ja w tym, no wtedy, no nie wiem, jakbym teraz zareagował, ale wtedy po prostu stwierdziłem, Panie Boże, bardzo mi trudno, więc schowałem się do mojego śpiworka, a ja akurat miałem takie miejsce na środku sali, więc się schowałem do mojego śpiworka i powiedziałem Panu Bogu tak, Boże, chciałbym, Będę się modlił teraz za tych wszystkich ludzi, żeby to jak najszybciej się skończyło, żeby tutaj nie było, nie działy się jakieś tam złe rzeczy, żebyś to zahamował i nie spocznę, dopóki to się nie skończy. Prawda? Już nie pamiętam, która była godzina, dosyć długo to trwało. I wiecie, i ja zrobiłem tak, że się zamknąłem w tym śpiworze i klęczałem tam na środku. No i zgasło światło w końcu, ktoś powiedział cisza nocna, tak? Ktoś ogłosił ciszę nocną, zgasło światło, no i ja w końcu położyłem się i poszedłem spać. Po czym przychodzę na następny dzień, a nie powiedziałem, no tam też przynajmniej jeszcze jeden pastor był i ten pastor miał mieć na następny poranek kazanie. No i mówi kazanie i szybko się orientuje, że mówi w szczególny sposób do mnie. Ale nie tak przez przypadek, tylko bardzo celowo. Mianowicie tak nawiązuje do wczorajszej sytuacji. No i mówił o obłudnikach, którzy na rogach ulic się modlą, prawda? I są takie postawy, właśnie pobożności i łatwo, zamiast być z ludźmi tak jak Pan Jezus, to oni, prawda, przed ludźmi właśnie robią takie szopki. Wiecie, ja go jak najbardziej rozumiem. I wiecie, teraz sobie tak myślę, no to już minęło, nie wiem, z 8 lat, może 10. Jak patrzę z perspektywy czasu i staram się zobaczyć całą sytuację jego oczyma, to dokładnie tak wyglądało. Wyobraźcie sobie, że jest jakaś taka, no, takie spotkanie, prawda? Ludzie rozmawiają, prawda? Ktoś tam gra w karty, właśnie różne rzeczy się tam działy. Ten pastor z kimś tam rozmawiał, patrzy na mnie, a ja tutaj na środku pokoju się modlę w tego domu modlitwy. Światło gaśnie, no i ja się przestaję modlić. Co za obłudnik, prawda? Że tylko przy świetle światła się modli, a jak światło zgasło, to się przestaje modlić.
No, można by to tak zinterpretować. Ja się mu nawet nie dziwię, absolutnie mu się nie dziwię. Może sam, jakbym stanął z boku, bym popatrzył na samego siebie, to bym w taki sposób siebie ocenił. Ja wam powiedziałem trochę, jak wyglądały moje motywacje, żebyście... I być może inaczej teraz patrzycie na całą tą sytuację. Ale gdybym wam nie powiedział moich motywacji, po prostu byście zobaczyli jakiegoś tam chłopaka, który w taki sposób się zachowuje, to być może byście właśnie powiedzieli, no co za obłudnik, no jak tak można, prawda, że tylko przy świetle przed ludźmi, prawda, pokazuje się, że się modli, światło gaśnie, przestaje. Wrócimy do tego. Jeśli macie swoje Biblię, możecie je otworzyć na Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale i tutaj od wersetu 36. Jeszcze raz sobie pozwolę na przeczytanie tych tekstów, 36, 37 na początku. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy wtedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. I może na początku taka pierwsza ważna rzecz. To może nas zdziwić. Jezusa do tej pory, jak się czyta przynajmniej Ewangelię Łukasza, mogliśmy zobaczyć w domu celnika, w domu grzeszników. Jezus był z tego znany, ale tutaj widzimy też, że zaprasza go faryzeusz i Jezus nie odmawia. Jak się czyta różne Ewangelie, można zobaczyć, że Jezus niejednokrotnie przyjmował zaproszenia od faryzeuszów. Jezus nie kategoryzował ludzi w ten sposób. Jeżeli mógł mieć na kogoś wpływ, to korzystał z tej okazji. Faryzeusz zaprosił Jezusa, a Jezus skorzystał z jego gościnności. I czytamy werset 37, a oto pewna kobieta. Był pewien faryzeusz, tutaj jest pewna kobieta z tego miasta, czyli znana temu faryzeuszowi, grzesznica. Dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. Chyba trudno o większy kontrast, prawda? Faryzeusz. No wiemy, że dzisiaj to są synonimy właśnie hipokryty, obłudnika, ale w tamtych czasach faryzeusze mieli bardzo dobrą opinię, tak? To były jakieś wzorce religijne, moralne w społeczeństwie. Jak się czyta Ewangelię, to można zobaczyć, że wiecie, oni dwa razy w tygodniu pościli. Oni potrafili właśnie długo modlić się publicznie. Dobrze znali Pismo Święte, prawda? Torę znali na pamięć wręcz. Byli bardzo skrupulatni w tym, żeby oddawać dziesięcinę. Pan Jezus powiedział, że byli gotowi obejść pół świata, żeby zdobyć jednego wyznawcę, czyli też ewangelizacyjnie naprawdę byli rozwinięci. I można by powiedzieć, tak sobie kiedyś myślałem, że gdyby dzisiaj było takie ugrupowanie, to by mnie pewnie nie przyjęli, bo nie mam tak wysokich standardów jak faryzeusze. I grzesznica. Prawda? Nie ma napisane, dlaczego jest tak nazwana, ale można domyślać się, że chodzi o prostytucję, że była to kobieta gdzieś z marginesu. Jak powiedziałem, trudno o większy kontrast. Z jednej strony faryzeusz, z drugiej strony grzesznica. I czytamy, że ta grzesznica dowiedziała się, gdzie przebywa Jezus i podąża tam. Idzie tam, gdzie jest Jezus. Faryzeusz zaprosił Jezusa, a kobieta podąża tam, gdzie Jezus już jest. I myślę, że to też jest takie interesujące. My nieraz zapraszamy Pana Jezusa do naszych domów, do naszych problemów, do różnych sytuacji, które nas spotykają. Zapraszamy, żeby Jezus był obecny, ale można tak jak ta kobieta, wiedząc, że gdzie jest Jezus, można po prostu i tam starać się być. Z Ewangelii dowiadujemy się przynajmniej o dwóch takich miejscach. Pan Jezus powiedział, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam jestem pośród nich. Czyli jeżeli chcesz być tam, gdzie Jezus, to po prostu być tam, gdzie jest lud Boży, który zbiera się w Jego imieniu. Pan Jezus też powiedział w końcówce Ewangelii Mateusza, że idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego,
ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Jezus obiecał swoją obecność z tymi wszystkimi, którzy w taki czy w inny sposób głoszą Jego imię. No właśnie, jedni zapraszają, inni podążają za Jezusem. Oczywiście te dwie rzeczy jak najbardziej mają swoje miejsce w naszym duchowym życiu, ale przeczytajmy kolejny werset. Ta kobieta, stanąwszy z tyłu u Jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi Jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując Jego stopy, namaszczała je olejkiem. Jeden krótki werset, ale wiecie, postanowiłem policzyć sobie, ile jest tutaj czasowników. I jest tutaj 7 czasowników w jednym krótkim wersecie. Dochodzimy do tej kobiety. Powiedziane jest, że ona przyszła, przyniosła ten alabastrowy olejek. I w 38 wersecie jest pokrótce opisana i to jest wybuch tych czasowników. One pokazują, jak ona kochała, ona kochała Jezusa. Można powiedzieć, że miłość to jest czasownik. Prawda? Miłość to nie jest rzeczownik. Miłość to jest czasownik. Miłość trzeba wyrażać. Wiemy, że niewyrażana miłość umiera. I Maria wyraziła swoją miłość na kilka sposobów. Na kilka sposobów, które są właśnie opisane w tych wersetach. Dowiedziała się i poszła. Widzimy, że ją po prostu ciągło do Jezusa. I takie pytanie, czy takie do każdego z nas, do mnie osobiście również, czy cały czas tak ciągnie cię do tego Jezusa? Jak budzisz się rano? Czy cały czas cię tak ciągnie do tego, żeby spotkać się z Nim? Żeby mieć taki osobisty czas z Nim? Czy kiedy przychodzi sobota, czy też masz coś takiego, że cię ciągnie na to miejsce, bo wiesz, że tutaj będziesz mógł spotkać się w jakiś sposób z Bogiem, z Jego ludem? Marię ciągnęło. I wiecie, sobie myślę, że może chciała się ukryć tam. Ona nie miała dobrej reputacji. A przychodziła, wiecie, ja w ogóle się zastanawiam, jak to możliwe, że ona dostała się do domu faryzeusza. Czy to nie jest dziwne? Faryzeusz, taki pobożny człowiek. Wiecie, faryzeusze to jak najdalej od tego pospólstwa. Faryzeusze postrzegali lud jako nieczysty, dlatego, wiecie, nawet jak byli wśród Żydów, swoich rodaków, a kiedy byli na rynku, to jak później przyszli, to musieli się obmywać, bo a nuż może ktoś był nieczysty, prawda, to trzeba się na wszelki wypadek obmyć. I jest nawet taka wypowiedź przywódców izraelskich odnośnie ludu, że cały ten lud jest nieczysty. Więc można zobaczyć, że oni naprawdę na dystans byli do samych Żydów, prawda? Natomiast tutaj ta grzesznica przychodzi do tego domu. Wiecie, być może nie miała odwagi może podnieść swojego wzroku. Może bała się tych oskarżających spojrzeń. Być może czuła, co ci wszyscy ludzie wokół sobie myślą na jej temat. Ale pokazanie miłości Zbawicielowi było dla niej ważniejsze niż to, co inni myślą na jej temat. Pokazanie miłości swojemu Zbawicielowi było dla niej ważniejsze niż to, co inni sobie pomyślą. To, co inni myślą, przyznajcie, nieraz potrafi nas bardzo mocno blokować. To, co inni pomyślą na nasz temat, nieraz potrafi bardzo człowieka zablokować. Ja jestem przekonany i być może znacie wiele takich przypadków, że ludzie przez to, że bali się opinii, co sobie ludzie na ich temat pomyślą, że nigdy nie zdecydowali się zrobić takiego ostatecznego kroku za Jezusem. Bo co sobie rodzina pomyśli, bo co sobie sąsiedzi pomyślą, bo co sobie pomyślą ludzie w pracy. I nieraz ludzi to blokuje.
że to jakiś tam wstyd. I w taki sposób dają się blokować diabłu przez oceny innych ludzi. Za bardzo myślimy nieraz o tym, co ludzie o nas myślą, w jaki sposób nas widzą, a za mało o tym, jak Bóg nas widzi. Wiecie, jakiś czas temu to na nowo tak do mnie dotarło, kiedy właśnie w Cieszynie odwiedzałem ludzi i akurat to było osiedle takich domków. I wiecie, i był szereg domków, a później jeden domek był tak dalej. Ale teraz no często są, wiecie, no jak niektórzy teraz budują domy, to robią takie, zamiast ściany, to wręcz szybę taką jedną wielką dają. No właśnie. I zobaczyłem tam, właśnie z daleka zobaczyłem tam ludzi, ja wiecie, z tą teczką tutaj jakieś książki czy ulotki wtedy miałem. No i zaraz sobie zacząłem myśleć, bo się wszyscy, nagle cała rodzina z tego domu patrzy na mnie. Ja sobie zacząłem myśleć, ciekawe, co oni myślą sobie o mnie. No pewnie, że jakiś świadek Jehowy, prawda? I wiecie, idę do nich, ale tak coraz z mniejszą pewnością, coraz z mniejszą odwagą. I wiecie, i w pewnym momencie tak mi olśniło. I mówię, ale co ty w ogóle myślisz? Przecież ty nie masz myśleć, jak ludzie na ciebie patrzą, ale ty lepiej pomyśl, jak Bóg teraz na ciebie patrzy. Prawda? Jak aniołowie na ciebie patrzą, jak niebo na ciebie patrzy. Prawda? Tam, że jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują Ewangelię, prawda? Że Bóg się cieszy, tak, że całe niebo się cieszy. Wiecie, to tak dodało mi odwagi, ale zobaczyłem, że muszę toczyć wewnętrzną walkę o swoje myśli. Czy ja teraz będę bardziej się skupiał na tym, jak ludzie patrzą na mnie, czy ja będę bardziej skupiał się na tym, jak Bóg na mnie patrzy. Bo to przychodzi nam bardzo naturalnie, że myślimy, co ludzie o nas myślą, ale wiecie, to, żeby patrzeć na sytuację tak, jak Bóg na nas patrzy, to już wymaga wiary. To, że sobie myślimy, jak tam ludzie nas oceniają, to nie wymaga wiary. To wszyscy dookoła w taki sposób, wiecie, mają takie myśli. Ale żeby to, jak Bóg na nas patrzy, żeby to przewyższało te ludzkie spojrzenia, to już wymaga wiary. To już wymaga wiary. I ta kobieta, dla tej kobiety nie tyle liczyły się to spojrzenia ludzi, co liczyło się to, żeby wyrazić swoją miłość Zbawicielowi. A czy ludzie źle myśleli sobie o tej kobiecie? Czy dobrze się domyślała? Znaczy ja tak trochę wnioskuję, że musiała czuć te potępiające spojrzenia, że pewnie takie myśli jej się kłębiły, prawda? Co ci ludzie sobie o mnie teraz myślą? I czy się pomyliła w tych ludzkich myślach? Może ludzie nie byli aż tacy źli, może mieli dobre myśli na jej temat. No nie, nie pomyliła się, absolutnie. Kiedy czytamy werset kolejny, 39, ujrzawszy to faryzeusz, który zaprosił, mówił sam w sobie, czyli sobie pomyślał, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Nie pomyliłaby się, jeżeli miała takie przeczucia, co ludzie sobie myślą na jej temat. Nie pomyliłaby się. Czym ludzie mają złe myśli na twój temat? Nie wiem, jeśli macie wątpliwości, podpowiem wam. No pewnie, że mają. I to nie jedna osoba ma złe myśli na wasz temat. Wiecie, ale niech to was nigdy nie blokuje, żeby podążać za Zbawicielem, żeby wyrazić miłość swojemu Zbawicielowi. Jeśli ktoś ma takie myśli, wiecie, to jego myśli, ewentualnie to jego słowa i to jego problem, prawda? Bo to on żyje tym kwasem, to on nosi tą truciznę w sobie.
Bóg chce, żebyś ty był wolny od tego. Żebyś był wolny od tego typu rzeczy. Maria, z innego fragmentu można wnioskować, tak, że to właśnie Maria. Maria była wolna od tego. I na pierwszym miejscu postawiła swojego Zbawiciela. Faryzeusz patrzył na nich z góry, prawda? Powiedział, ta grzesznica, Jezus to jednak nie jest prorok, do tej pory miałem wątpliwości, może prorok, może nie, ale widocznie to nie jest prorok, skoro przyjmuje właśnie taki gest z rąk tej kobiety, zamiast zaraz ją skrytykować, powiedzieć, precz grzesznico, jak możesz mnie dotykać, jesteś nieczysta, prawda? Może faryzeusz oczekiwał czegoś takiego, takiej postawy od Jezusa, żeby właśnie okazało się, że jest prawdziwym prorokiem. I wiecie, i ten faryzeusz osądził tą kobietę, grzesznica, osądził samego Jezusa, nie jest prorokiem. Nie powiedzieliśmy sobie, ile jest użytych czasowników względem faryzeusza w tych wersetach. Powiedzieliśmy sobie, że przy tej kobiecie, przy tej grzesznicy, w jednym wersecie siedem czasowników, prawda? Siedem czasowników. Pełnia, liczba pełni. Natomiast jeżeli chodzi o tego faryzeusza, no to owszem, w tym pierwszym wersecie 36 jest powiedziane, że zaprosił Jezusa. Później czytamy właśnie w tym 39, że ujrzał to, co ta kobieta zrobiła. No i później czytamy jeszcze w tym samym wersecie, że mówił sam w sobie, czyli sobie pomyślał. Chwali mu się to, że zaprosił Jezusa. No to, że ujrzał sytuację, no to dosyć bierna postawa, że po prostu ujrzał. Tak? On ujrzał sytuację i coś zrobił. Jak kobieta dowiedziała się, gdzie jest Jezus, to wiecie, szybko tam pobiegła i był ten wybuch czasowników, w jaki sposób ona okazała miłość. On ujrzał tą sytuację i mówił sam w sobie. Prawda? To jest ten główny czasownik, który wydaje się odnosi do tego faryzeusza. Ulubionym zajęciem niektórych jest osądzanie. Ba, potępianie. Szymon, przynajmniej w tym wersecie, wiecie, no nie wiemy w zasadzie nic o tym człowieku, tak? ale w tych tekstach, w tej historii, Szymon najmniej zrobił w tym rozdziale, ale najwięcej osądzał. Niektórzy zaprosili Jezusa do swojego domu, tak jak Szymon, ale nie zaprosili go do swojego serca, żeby Jezus tam zrobił porządek. I wiecie, przeczytajmy kolejne wersety. Werset 40, to jest piękne, że on sobie pomyślał, a Jezus odpowiada mu na głos. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł, słusznie osądziłeś. Pan Jezus pochwalił go za słuszne osądzenie. Ćwiczył długo to i osądzanie mu nieraz dobrze wychodziło. Słusznie osądził. To jest, ale wiecie, ten fragment od wersetu 40, Jezus pokazuje pewną właśnie ciekawą rzecz, że każdy z nas jest dłużnikiem Boga. Prawda? Każdy z nas jest dłużnikiem Boga. Jeden więcej, drugi mniej. Każdy z nas. I Bóg przez Jezusa każdemu z nas chce darować jego grzechy. 500 denarów to 1,5 roku codziennej pracy zwykłego robotnika. 50 denarów, niecałe 2 miesiące. Jest trochę różnica. To wiecie, to też pokazuje, jak z innej historii dowiadujemy się, ile ten, z innego fragmentu, z innej Ewangelii dowiadujemy się, ile ten flakonik olejku był, jak bardzo był cenny, że on kosztował około 300 denarów. To można, wyobrażacie sobie? Jeden gest miłości do Jezusa kosztuje cię rok twojej pracy. 300 denarów.
rok pracy. Wyobrażacie sobie, że chcesz wyrazić miłość Jezusowi w 3 minuty i to cię kosztuje 1,5 roku pracy. Wyobraźcie sobie, że ta kobieta właśnie 1,5 roku, przepraszam, już mi się, ten rok pracy w jednym momencie przelewa tą swoją miłość, tak, ten czas, to poświęcenie przelewa na nogi Jezusa. I wiecie, tak sobie wspominam jeszcze tego Gabriela, o którym wspomniałem w czasie doświadczeń. Właśnie Gabriel miał tą świadomość, że jest dłużnikiem, prawda, że jest dłużnikiem. W porządku, poświęcam teraz tydzień czasu, mogę zarobić w tym czasie 5 tysięcy, mógłbym zrobić dużo w domu, jak się buduje, ale chcę ten tydzień poświęcić dla Boga, bo i tak nie zdołam spłacić tego długu. Chcę mu wyrazić w jakiś sposób wdzięczność. I Jezus pokazał, że miłość, wdzięczność rodzi się z Bożego przebaczenia. Tak? To, co Jezus powiedział, że który z nich go będzie bardziej miłował? Prawda? Ten, który był dłużny 500 czy 50 denarów. I jakby Jezus idzie w tą stronę, że miłość, że nasza wdzięczność rodzi się z przebaczenia. Że jeżeli nie ma w nas miłości czy wdzięczności względem Boga, to znaczy, że mało jeszcze doświadczyliśmy Bożej łaski. Że może nie spędziliśmy wystarczająco czasu przed krzyżem Pana Jezusa, żeby przyjąć tą Bożą miłość. Miłość i wdzięczność rodzi się z tej Bożej łaski, z Jego dobroci. I pozwólcie, że przeczytamy kolejne wersety. Zwróciwszy się to do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. Gdy tak dobrze poszło temu faryzeuszowi w osądzaniu, prawda, że tą grzesznicę osądził, że Jezusa osądził, Pan Jezus zachęca go przez całą tą historię do tego, żeby jeszcze raz spróbował osądzić kogoś. Prawda? I porównuje zachowanie tego faryzeusza do grzesznicy. Jezus porównuje ludzi. Nie wiem, słyszeliście może takie kiedyś zdanie, że nie powinniśmy się porównywać z innymi ludźmi. Ja nieraz słyszałem, porównaj się z Panem Jezusem, porównaj się z Pismem Świętym. No ale wiecie, no zobaczcie, że Pan Jezus porównuje faryzeusza z grzesznicą. Czyli nie wszystkie porównania z innymi ludźmi są, nie wiem, z góry złe. Może z niektórymi ludźmi warto się nieraz porównać. I to jest ciekawe, że no generalnie ludzie lubią porównywać, prawda? Chcemy kupić samochód, porównujemy, kupić telefon, porównujemy, ubrania, porównujemy, poglądy, kościoły, wszystko porównujemy. I wiecie, ja sobie tak pomyślałem, że może ten faryzeusz może w ogóle czuł się na początku oburzony, jak można jego szlachetną osobę porównać z taką grzesznicą, prawda? Jak ty w ogóle możesz mnie zestawić z tą kobietą? Ale Jezus mimo wszystko to zrobił i wiecie, i okazało się, że faryzeusz dosyć kiepsko wypada przy tej grzesznicy. Wiecie, on, który jeszcze przed chwilą patrzył na tą grzesznicę z góry, patrzył na samego Jezusa z góry, prawda, że skoro ich osądzał. Jeżeli kogoś osądzamy, a zwłaszcza potępiamy, czy wiecie, no ja też chcę być dobrze zrozumiany, nie chodzi mi tutaj o
Biblia wręcz zachęca do tego, żeby oceniać, prawda, zachowania, jakieś czyny, ale jeżeli, wiecie, osądzamy już jakiegoś człowieka, wydajemy jakiś wyrok, no to stawiamy się w roli sędziów, czyli stawiamy się gdzieś wyżej. I faryzeusz patrzy na tą grzesznicę i na samego Jezusa z góry, ale kiedy Jezus go zaczyna porównywać właśnie z tą grzesznicą, to on naprawdę kiepsko wypada przy tej grzesznicy. Musiał przeżyć szok, prawda? Musiał przeżyć szok. Wypada gorzej niż grzesznica. Źle ją osądził, źle osądził Jezusa, powątpiewając, że ten jest prorokiem. Ale wiecie, ale w całej tej sytuacji jeden osąd za łaską Jezusa mu się udał, że mógł osądzić samego siebie, prawda? Co do osądu nad grzesznicą, nad Jezusem się pomylił, ale za łaską Bożą mógł wydać właściwy osąd na swój temat, kiedy Jezus go zestawił. Dlatego, kiedy masz nieraz takie myśli, żeby z góry patrzeć na kogoś i osądzać, wydawać pewne werdykty, pozwól się Panu Jezusowi poprowadzić o krok dalej, żeby osądzić samego siebie. Ja wiem, że to jest szalenie trudne, ale wiecie, nie jeden fragment w Piśmie Świętym zachęca nas do tego. I ten Psalm 139, który był nawet czytany na początku naszego nabożeństwa, kończy się właśnie tymi słowami: badaj mnie, Boże, i poznaj myśli moje. Doświadcz mnie i poznaj serce moje. Pokaż, czy nie chodzę drogą zakłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Zatem, tak jak ten faryzeusz, chociaż niechętnie, ale niech to może również będzie naszą modlitwą: zbadaj mnie, Boże. Amen.